Bóg stworzył cały wszechświat. Przez 6 dni ciężkiej pracy powstawały jego kolejne dzieła. Niebo i ziemia, planety i gwiazdy, światłość i ciemność, morza i oceany, rośliny i zwierzęta. Wreszcie stworzył Bóg człowieka na swój obraz, mężczyznę i kobietę. Potem im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Thank you.
zasiał dar, mężczyźnie, kobiecie tę miłość dał. Ta miłość na wiek wieków niechaj trwa. Więc chwalmy Pana głośno tak, za miłość tę, za wielki dar. Śpiewajmy i wołajmy Alleluja, 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 Alleluja. Wielki Panie, dziś w domu Twym rozbrzmiewa ten miłości hymn, bo sławić Ciebie pragnę z całych sił. Błogosław Boże miłości tej, daj siły im na każdy dzień, prosimy Cię. Alleluja, Alleluja.
Z wysokiego nieba spojrzał Bóg na swe liczne stworzenia. Niebo, ziemia, oceany. Rośliny i zwierzęta niczym chór śpiewały. Chwała Panu, Stwórcy, cześć. A człowieczek, choć intelekt dał mu Pan, już myśli sobie, że wszystkie rozumy zjadł. Chce panować, chce być Bogiem, przykazania swoje ma. Wbrew naturze postępuje, prawdę kłamstwem zastępuje. Wilk, wiewiórka, storczyk, gil większą wartość dzisiaj ma niż ty czy ja. Dzisiaj łatwiej kochać psa niż człowieka. Eutanazja czy aborcja prawem śmierci staje się. Nienormalność normą jest. Dokąd zmierza świat ten cały? Jaką wartość dzisiaj człowiek ma? Wszechobecna hipokryzja. Zasmuciło się serce Pana, gdy ujrzało panujące zło. Wśród swych stworzeń ujrzał jednak ją. Czyste serce, mądrość, dobroć, która płynie z niej każdego dnia. Niczym Ewa, dawno w raju, nim sprzedała dobro złu. Ta niewiasta jest jej krewną i w proroctwach udział ma. Piękno duszy, piękno ciała dziś zachwyca także nas. Posłał anioła Gabriela do domu Maryi. Wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł, widząc jej zaniepokojenie, powiedział: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Na to rzekła Maryja:
Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Tym, co wszystko scala w jedno, co łączy, co jest największym darem Boga dla człowieka, ale i człowieka dla człowieka, jest miłość. Wstające w ubogim żłobie narodził się Bóg, dziecina. Czas więc na nasze kolędowanie. Yeah.
nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
świt, a tu świat cały biały, mielusieńki. Jakby ktoś świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: nic się nie bój, mój maleńki. Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi, bo od dziś pokój ludziom dobrej woli. Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli. Dzisiaj w dzień wesołych świąt pokój ludziom dobrej woli. Chcę Cię widzieć dzień.
uwielbić. Ciebie pragnę z całych sił. Błogosław Boże miłości tej, daj siły